Witam serdecznie, mówi dla Was Kulik Michał. W dzisiejszym wideo poradniku zaprezentuję Wam, jak zmienić format Waszego filmu wideo na dowolny inny format, tak aby mogło odczytać go każde urządzenie odtwarzające w Waszym domu, czy to telefon, czy telewizor, obojętnie. Do tego celu zostało stworzone bardzo dobre darmowe narzędzie o nazwie XMedia Recorder. Program pozwala również przekonwertować film wideo bezpośrednio z płyty DVD lub Blu-ray. Poniżej znajduje się kilka bardzo przydatnych opcji. W profilach mamy gotowe, ustawione parametry filmów nadanych przez określoną firmę. Na przykład PlayStation 3 ma swój określony format filmu i program automatycznie ustawił parametry, do których film ma być konwertowany. Mamy też wiele firm produkujących telewizory, telefony komórkowe. Ja ustawię sobie akurat profil YouTube. Aby wybrać film do konwertowania, wystarczy kliknąć ikonkę Otwórz plik. Teraz mam tutaj kilka przygotowanych filmów. Wybiorę sobie pliczek z Nowosądeckim Parkiem. Dobrze. Otwórz. Teraz mój film został już załadowany do konwertowania. Po wczytaniu pliku pojawiły mi się nowe, ciekawe opcje. Takie jak format. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, którą muszę wytłumaczyć. Mianowicie tryb strumienia wyjściowego. Program pozwala na przykład po przekonwertowaniu zostawić samo audio, samo wideo lub przekonwertować plik razem z dźwiękiem. Przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę opcją powyżej formatu wyjściowego. Obok zakładki format mamy wideo i tutaj, pomimo że program ustawił automatyczny profil, możemy jeszcze samodzielnie na przykład podnieść jakość przekonwertowanego filmu, podnosząc ilość bitrate. Jeżeli konwertujemy nasz film razem ze ścieżką audio, możemy zmienić też jakość ścieżki audio. Ale ustawienia standardowe są na tyle dobre, że zazwyczaj nie trzeba tutaj nic ruszać. Dodatkowo możemy dodać podtytuł, możemy podejrzeć nasz film, przefiltrować. Tutaj możemy dodać troszeczkę efektów, ale to już zalecałbym pobawić się po prostu. To jest popróbować i to czy się uda cokolwiek poprawić, to jest kwestia prób i błędów. Dodatkowo możemy opisać nasz film. Prawie na samym dole znajduje się paseczek o nazwie folder docelowy. Tutaj program ustala ścieżkę i katalog, do jakiego zostanie zapisany nasz przekonwertowany film. Aby zacząć konwertować nasz film, wystarczą teraz dwa kliknięcia. Dodaj zadanie, ikonka plusika i kliknięcie przycisku właśnie uaktywnionej ikonki kodowanie. Podczas kodowania program wyświetla jeszcze liczbę przekonwertowanych klatek, ilość miejsca, jakie zajmuje w danym momencie nasz film i wiele innych. Dobrze, mój film został przekonwertowany. Dobrze, teraz wystarczy otworzyć katalog docelowy. Dobrze. No i zobaczyć, czy mój film działa. Jak widać, jest ok. To jest Park Nowosądecki. Dobrze, to wszystko.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych wideotutoriali. Do zobaczenia.